Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kawie z wróżką. Puściłam sobie taką rozluźniającą mantrę, ale może troszeczkę ją zciszę. Niech nam towarzyszy. Jak tam się czujecie? Co tam w wielkim świecie słychać? Mam nadzieję, że w wielkim świecie dobrze, bo będziemy sobie sprawdzać energetykę całego tygodnia, tak żeby wiedzieć, jak działać. Na czym polega energetyka tygodnia? Otóż polega na tym, że wyrzucają się te karty, które mają nam wspomóc i nas wspomóc w działaniu bądź niedziałaniu. Czasem lepiej się wstrzymać, czasem lepiej działać, więc będziemy tutaj uskuteczniać energetykę. Widzę, że już się schodzimy. Mam nadzieję, że będzie nas sporo. A słuchajcie, najpierw Wam opowiem o Księżycu. Mamy trzy puste biegi Księżyca i w tym czasie należałoby unikać radykalnych działań. Pierwszy jest już dzisiaj od 15.02 do w zasadzie godzinę po północy, tak? Czyli obejmuje nam całe popołudnie. Lepiej chilloutować, lepiej robić jakieś podsumowujące rzeczy, a nie takie ważne wsparciem do przodu. Drugi bieg Księżyca mamy minutowy, w czwartek, od 3.20 do 3.21, tutaj najczęściej załapiemy sen, więc myślę, że nie będzie to problematyczne. I trzeci bieg Księżyca jest w piątek od 15.05 do soboty do 6.48, czyli już w sobotę mamy jak gdyby wolną i możemy działać. Tylko piątek po południu zwrócić uwagę na chilloutowanie, a nie na wielkie, ogromne, ogromniaste działania. Dzisiaj mamy Księżyc w znaku wagi, więc wszelkiego rodzaju zawodowe, finansowe, formalne rzeczy przy tej wadze możemy inicjować, jak i również zaczarowywać. We wtorek waga przychodzi w znak raka, więc wtorek mimo takiej nerwowości, mimo tego, że jest to dzień marsowy, dobrze by było wykorzystać na intencje emocjonalne, po prostu. W środę całkiem mamy znak raka, czyli już tutaj możemy w porozumienia, w umowy iść, szczególnie jeżeli dotyczą kupna czegoś dla domu bądź domu. W czwartek rak przechodzi w znak strzelca i to jest ten moment, kiedy możemy celować w swoje pragnienia i marzenia, a szczególnie w piątek, kiedy już ten strzelec będzie królował na niebie, księżyc w znaku strzelca, mogą to być cele miłosne i emocjonalne. W sobotę księżyc przechodzi w znak koziorożca, w niedzielę już w tym koziorożcu będzie. Koziorożec wzmacnia nasze poczucie własnej wartości, możliwości, taką praworządność, więc tutaj tego rodzaju intencje będą bardzo dobre. Dobrze. Z dziewczyna mówi, podziwiam Was i Waszą przyjaźń. A jest co do podziwiania z tego względu, że tak naprawdę znaleźć osoby przyjacielskie w tym dziwnym świecie jest trudno, więc trzeba traktować takie przyjacielskie osoby jak z loto. Także ja się wcale nie dziwię, wcale się nie dziwię. Dobra, a my co? A my patrzymy, jak będą się rozkładały energie. Chciałabym, żeby mnie było widać, a nie sufity. Jak odeprzeć telefon z tyłu? Dał radę. Jak będą się rozkładały energie w kartach? Zobaczymy. Wszystkie dni tygodnia. Popatrzymy, wypaczamy. Zobaczymy. I teraz tak. Dzisiejszy dzień pod ósemką monet. Wzrost możliwości. Wspinanie się po szczeblach kariery, rzemiosło, to wszystko, co wymaga cierpliwości, to wszystko, co wymaga drobiazgowości, dzisiaj może nam się świetnie udawać. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy spektakularne, to dzisiaj spektakularnie dziać się nie będzie. Dzisiejszy dzień jest od drobiazgów, od cyferek, od wypisywania, od składania i od drobnych rzeczy. Ale takie drobiazgi często składają się potem na spektakularne wyniki, także o tym trzeba pamiętać. Dobry dzisiejszy dzień ze wzrostem i z możliwościami. Jeżeli chodzi o wtorek, wypoczynek, odpoczynek,
ale też inaczej troszeczkę stagnacja. Dlatego może się okazać, że mimo, że jest to dzień marsowy, mimo, że mamy tutaj mocne, silne energie jako dnia tygodnia, to my będziemy lekko osłabieni, padnięci, ale też pokończą nam się pewne sprawy, które być może kończyć się już dawno powinny. Dlatego spodziewajmy się, że pewne rzeczy będą działy się poza nami. Ten wtorek taki trochę poza nami będzie. Środa. Intuicyjna, magiczna. Bardzo dobra dla czarowania, bardzo dobra dla emocji. Tutaj osoby samotne poczują się jak ryba w wodzie, z tego względu, że okaże się, że będzie można dużo zrobić w momencie, kiedy nie ma przeszkadzajek w postaci pana i władcy od szoszu albo innych rzeczy, dlatego też docenienie takiej swobody i wolności, ale równocześnie nauka, intuicja i czarowanie. Karta kapłanki daje nam wiedzę wewnętrzną, a że jest to dzień środowy, to i zewnętrzną również, którą możemy potem wykorzystać. Także jeżeli mamy się czegoś uczyć, czy do egzaminu, gorące jest jak piorun, czy do egzaminu, czy do innych rzeczy, to ta kapłanka tutaj w środę naprawdę będzie fajnie funkcjonowała. I patrzymy czwartek. Patrzymy, co się dzieje w czwartek. Dużo dziać się będzie. Czwartek jako dzień jowiszowy może powiększać nasze nastroje, ale szczególnie te nastroje hormonalne. Możemy być wściekli nie wiadomo o co, wściekli nie wiadomo po co, zdenerwowani generalnie. Dlatego warto by było powstrzymać konie, powstrzymać emocje, żeby nie wkroczyć w kartę diabła. Natomiast, jeżeli mamy coś do zrobienia bardzo ważnego i trzeba to zrobić szybko i nagle, to zawsze karta diabła dodaje nam tak mocnej energii do działania, że nic, tylko trzeba po prostu porozbijać wszelkie mury i wszelkie blokady. Działanie pod kartą diabła długoterminowe jest niedobre, bo może nas wprowadzać w nałogi, w amfetaminę, która dodaje nam na przykład energię, ale potem strasznie kiepsko funkcjonuje nasz organizm. Natomiast krótkoterminowe działanie przy karcie diabła jest wybuchem energii, kiedy trzeba coś zmieść albo trzeba coś totalnie zmienić. Także ten czwartek może być mocnym uderzeniem. Jeżeli chodzi o piątek, mamy tutaj kartę Słońca, więc już ciepełko, bezpiecznie, tu już mogą zaczynać nam się wszelkiego rodzaju wycieczki, weekendy. Bardzo dobra karta na weekend, dlatego że mówi o ciepłych spotkaniach, o bezpiecznych ludziach, o pewnego rodzaju przynależności, o fajnych miejscach. Także tutaj piątkowe Słońce naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. W sobotę umiarkowanie. Jak już się kaca nabawimy w ten piątek, przy tych fajnych spotkaniach, to tutaj będzie dzień spokojny. Ale tak naprawdę umiarkowanie wnosi uspokojenie pewnych sytuacji. Tydzień być może nie jest nerwowy, może tylko ten czwartek przy karcie diabła będzie taki do przeforsowania pewnych spraw, pewnych rzeczy. My będziemy hormonalni, natomiast tydzień wygląda łagodnie, a sobota lekko nudno, lekko spowolniona. Tutaj dużo nie załatwimy, ale pewne rzeczy możemy na pewno unormować. Takiej nam akcji tutaj dodaje sobotni czas. No i ostatni dzień przed kawą z wróżką, niedziela, szóstka pucharów, czyli tak zwana harmonia. Tak zwana harmonia. Mamy tutaj wszelkie możliwości do tego, żeby wrócić do starych zwyczajów, spotkać się ze starymi znajomościami, nie że starymi, tylko starymi, powspominać, poprzeglądać albumy, wrócić do miejsc, które dobrze nam się kojarzą, harmonijnie, spokojnie, z poczuciem takiego spełnienia emocjonalnego. Tydzień nie da nam w kość, tydzień będzie bardzo fajny, spokojny, ten czwartek lekko nerwowy, wtorek z jakimś takim uderzeniem zakończenia pewnych rzeczy, ale tak patrząc w te karty, harmonia, spokój. Co wykorzystać? Wykorzystać dzień dzisiejszy na ósemkę monet, czyli na zajęcie się takimi drobiazgami, na które zazwyczaj nie mamy czasu i trzeba to po prostu i tak zrobić. Są takie rzeczy, które zrobić trzeba, a dzisiaj pójdzie nam znacznie łatwiej niż zazwyczaj. Także myślę, że tyle będzie warto.
Wy się zastanawiajcie, kto ma w tym tygodniu urodziny, żeby dostać przesłanie, a myślę, że zapalimy nasze świece. Czekajcie, bo ja się muszę tutaj zaświecować. Come on. To nie jest łatwe, żeby nie zrzucić tego wszystkiego, co jest do zrzucenia i byłoby w możliwościach. Jeszcze fajnie by było, jakby udało mi się znaleźć coś, co będzie zapalniczką, ponieważ zapalniczki w tym domu wykańczają się w tempie natychmiastowym po prostu. Dobra, może nam się uda. Słuchajcie, zapalimy naszą świecę na dobry tydzień. Tak, wiem, my robimy błogosławieństwo tygodnia w niedzielę o godzinie 21 na kanale, ale nigdy nie zaszkodzi tygodnia rano zacząć z bardzo dobrą energią i z bardzo dobrą intencją. Lucyna mówi, że ma urodziny, zaraz Lucynę tutaj, no, obrobimy karcianie. Dobrze, słuchajcie, zapalamy nasze świece, czy mentalnie, czy na żywo. Ja po to zapalam świecę, żeby ogarnęła każdego z nas. Zapalamy te nasze świece w intencji naszego tygodniowego dobrobytu, w intencji tego, by pilnowały naszych ruchów i decyzji cztery żywioły, tak by wszelkie decyzje emocjonalne pod patronatem żywiołu wody, wszelkie decyzje materialne pod patronatem żywiołu ziemi, wszelkie decyzje zawodowe pod patronatem żywiołu ognia i wszelkie decyzje intelektualne pod patronatem żywiołu powietrza były dla nas dobre, nawet jeżeli wszystko sprzysięga się przeciwko nam, niech ten ogień, w którym tkwi energia tych czterech żywiołów, prostuje nasze ścieżki i pozwala nam w tym tygodniu pięknie przeżyć życie, tak żebyśmy byli silni, zdrowi, zadowoleni, pozytywni i z wielkimi życiowymi, nawet jeżeli są maleńkie, ale nasze, sukcesami. Także niech prowadzą nas cztery żywioły, tak byśmy pod koniec tygodnia zdrowi, weseli i radośni stanęli z nimi przy błogosławieństwie tygodnia. Pospołu. Chciałabym się zakrzyknąć amen, ale nie przesadzajmy. Dobrze, Lucynka przesłanie. Lucynka ma urodziny 30, czyli ma urodziny 29 i jutro. Tomorrow. Dobra. I jak powinnaś funkcjonować w tym roku na trzech poziomach, żeby było dobrze? O, to jest takie przesłanie. Na poziomie głowy odprowadzaj od siebie kłopoty. Znaczy są rzeczy, którymi możesz się zająć i to nie są kłopoty, tylko trudności. A są rzeczy, których nie przeforsujesz, a zamartwianie się nimi nic nie da, bo pogorszy twoje zdrowie, twoje chęci, twoje możliwości, więc należy je od siebie odsunąć, bo i tak będą musiały rozwiązać się same. Tak jest zdrowy wybór między tym, co mogę, a tym, czego nie mogę, po to, by pięknie żyć. Taka piosenka była, pięknie żyć znaczy kochać świat. O! W sercu. Wychodzenie z dziewiątki mieczy, z zamartwiania się. Pamiętajcie, że samo słowo martwić, umartwiać, uśmiercać. Nie uśmiercajmy swoich emocji tylko dlatego, że się czegoś boimy, że coś nas wydawałoby się przerasta. Pamiętajmy również o tym, że nigdy nie ma takich rzeczy, które nie mijają. W różnych kłopotach, które gdzieś tam miałam w życiu, moja mama zawsze mi powtarzała, ale to wszystko minie. I patrząc na miejsce, w którym teraz siedzę, niekoniecznie, że jest to gabinet, ale życiowo wszystko mija. Każda zdrada, każdy niedobry mietek, każda dziwna przyjaźń, która dała nam w kość, każda sprawa urzędowa w pewnym momencie jest podsumowana i mija. Nie wchodźmy w zamartwianie się, bo w Pantarei wszystko płynie. Znaczy takie przesłanie dla Lucyny, a wyszedł, znowu kazanie wyszło. Tendencje do kazań, nie wiem. A działania? Działania wszelkiego rodzaju w współpracach. Uświadom sobie, że nie jesteś najlepszym wykonawcą wszystkiego. Że śmieci mogą wynieść dzieci, że małżonek może umyć podłogę i chociaż zostawi parę plam, to ta podłoga generalnie będzie prawie umyta. Że nie ty musisz wszystko robić. Po prostu zacznij współpracować i przekazywać takie obowiązki, których nie musisz zrobić sama, na rzecz innych. Zawsze można uśmiechnąć się do sąsiada, żeby wbił gwoździa,
zawsze można poprosić kogoś o coś i nie bój się tego robić, bo masz problem z tym, że ty zrobisz to najlepiej. Znaczy, oczywiście, że ty zrobisz to najlepiej. Ale to nie oznacza, że twoja doba ma 48 godzin, bo każda nasza doba ma 24. I trzeba to wykorzystać, umiejąc współpracować z ludźmi. Także takie przesłanie. Czy ktoś jeszcze urodzinki ma, posiada? Jakby ktoś miał urodzinki, posiadał w tym tygodniu, to ja bardzo chętnie zapraszam do powiedzenia, może zauważę i damy przesłanie. A teraz słuchajcie, przechodzimy do ogłoszeń wiedźmofialnych, czyli co się będzie działo w tym tygodniu, albo troszeczkę dalej, a dziać się będzie troszkę, więc tak. Myślę, że już w tym momencie na sklepie pojawiła się kolejna transza soli miłosnej. Także jeżeli ktoś na tą sól czekał, to radziłabym w dość szybkim tempie ją zakupić, z tego względu, że jeżeli chodzi o sól miłosną, rozchodzi się jak świeże miłosne bułeczki, a kolejna transza będzie w momencie, kiedy po pierwsze wszystkie planety, księżyce, energie i moje chęci i możliwości i zdrowie i wszystko będzie w takim stanie, że zrobię magiczną sól, a po drugie zależy to również od znalezienia odpowiednich słoiczków, co nie jest łatwe. Ostatnio w 3 sklepach znalazłyśmy po 3 sztuki. Ale dajemy radę. No, bo to też wiecie co, nie można kupić słoika za 15 zł. To musi też się... Rachunki też się muszą zgadzać. Dlatego jeżeli ktoś tą sól miłosną chce, to już mówię, jest na sklepie. Pewnie... Słucham? Aktywowana, tak. Także w tym momencie się pojawia kabum, tadam. Sól działa cuda. Działa cuda i jest bardzo, bardzo fajna. Wersje limitowane, bo tak, no sól czarownic to jest taki artykuł, który po prostu dokładnie na bieżące potrzeby jest zużywany. Kupujecie jej bardzo dużo, ja ją ciągle działam, ciągle robię. Staram się, żeby była, z tego względu, że no, oczyszczenie to jest po prostu jak mycie rąk, więc to nie ma, że boli. Ale tutaj takie limitki. Tak. Niula mówi, że koleżanka ma urodziny 30. Czy koleżanka chce przesłanie? Bo to ja nie mogę za bardzo kart stawiać bez wyrażenia woli. Także proszę zapytać koleżankę i mi powiedzieć, najwyżej będziemy przesłanie robić. Czyli tak, sól miłosna na sklepie można brać. Ciągle na sklepie jest jeszcze pudełkowy lamas, o czym przypominam. Co prawda jest czasu jeszcze około 2 tygodni do ostatnich wysyłek, bo lamas mamy końcówka lipca, a musi też dotrzeć za granicę, gdyby za granicę kupiła. Natomiast no zostało już niedużo. Jak mówię, to jest zawsze oferta limitowana. Co? 7 zostało. Przede wszystkim chodzi o to, że czynimy razem, a Wy macie artefakty do tego czynienia, macie pentagram, ponieważ lamas jest świetnym świętem na posiadanie pentagramu, macie 4 żywioły, które potem możecie wykorzystać jako podkładkę pod świecę, już nawet nie intencja, tylko już pilnujcie mnie żywioły, możecie wykorzystać to spraw ołtarzowych, macie sól, limitkę, która jest solą na bogactwo, którą można przez cały rok aktywować w ten sposób, że jeżeli do jednej kąpieli, bo tam będzie maleńko, do jednej kąpieli zużyjecie tą sól, nakładacie z powrotem, nasypujecie i do następnej kąpieli znowu możecie zużyć. Dlatego, że działamy homeopatycznie, czyli przechodzeniem energii w energię. Tak jak przynosi się ogień, tak ta sól będzie skonstruowana w ten sposób, żeby przenosić z energii w energię przez rok czasu od lamas do lamas. Także tak. Coś jeszcze? No, świeczkę, kadzidło. Rzeczy do rytuału, no i link do rytuału, który będziemy czynić, to będzie sobota chyba, 31 lipca. Tak mi się wydaje, więc tak. Dobrze, koleżanka chce przesłanie, więc otóż dostanie przesłanie. Wioleta mówi, że kupiła czekę na paczkę. Tak, i tutaj my sobie założyłyśmy góra ileś osób, więcej nie będzie. No, no takie limitki świąteczne, wiecie. No i a propos świąt w ogóle, to oczywiście wiecie, że na kanale Darmówka bez zapisów są zawsze też rytuały takie dla wszystkich.
po prostu, wiecie, ja lubię tak, żeby i było i za darmo, i było i na zarobek, tak żeby wszystko ręce i nogi miało, jak się bierze, trzeba dać z siebie, taka ma być wymiana energetyczna, także tak, piątek mówi, mierzyckania, okej, okay, piątek. Dobra, słuchajcie, przesłanie dla koleżanki urodzonej 30. Jak powinna działać w głowie? Świecić jak ta gwiazda po prostu. Uświadomić sobie, że jest wspaniałym, utalentowanym człowiekiem i cudowną kobietą. Nieważne, czy jej mietek mówi, że czegoś nie może. Nieważne, czy jej rodzina powtarza, że na szydełkowaniu nie zarobi. Niech idzie w talent i w swoje umiejętności, bo to doda jej wielkich, wielkich możliwości. W sercu. Odejść od kłopotliwych emocji, kłopotliwych ludzi, drażniących ludzi, tych, którzy nas wkurzają, wkurwiają zwyczajnie. Po co męczyć się w tym życiu tak wcale nie za długim? Z perspektywy wieczności wszechświata i wieczności naszej duszy to jest kropla w morzu. Po co się męczyć z osobami, które po prostu nas denerwują? Odejść sercowo. Czy to jest brat, czy swat, czy matka, czy ojciec, czy dziecko, czy partner? Jak ktoś jest wkurzający, nie powinien być w naszej energii i w naszym otoczeniu. A w działaniu mamy ciężką pracę nad sobą, rzeczywistością, życiem, która przyniesie super efekty. Także jeżeli ona pójdzie w talent, uwolni się od wampirów energetycznych, rok może być bardzo twórczy. Jeżeli siostra miała 26 urodzinki, to nie może dostać, bo zasada jest tutaj taka, że te osoby, które mają w danym tygodniu, w którym jest kawa, urodziny, wtedy dopiero rozkład. A ja jestem dziwadłem pilnującym takich rzeczy. Wiecie, wróżka może mieć swoje pierdyknięcia, mam. Także sorry, nie wracamy, powiedziałabym niepoprawnie, nie wracamy wstecz. Nie cofamy się. Taka po prostu zasada, czyli aktualny, bieżący tydzień. Urszula się pyta, czy są na miłość też tak można rozmnażać. Nie, ona nie jest w ten sposób przygotowana. W ten sposób rozmnażamy tą lamasową, to jest świąteczna lamasowa i generalnie wszelkie rzeczy, które się robi, typu krzyż Bridget, czy tak jak robiliśmy na Samhain na przykład, siatkę wyłapującą negatywne rzeczy, wygląda dziwnie. Nawet śmiać mi się chciało, bo dostaliście w pudełku dwa patyki i nitkę. Sznurek. Ale takie rzeczy robi się na rok czasu, świątecznie, od święta do święta. Także tak to wygląda. Dobrze. Zastanawiajcie się, kto ma urodziny w tym tygodniu, a ja lecę dalej. Przypominam Wam o konkursie wakacyjnym, który polega na tym, że iż. Jeżeli coś umiecie, robicie, działacie, czynicie, wiążecie, supłacie, drutujecie, szydełkujecie, malujecie, dekupażujecie, cokolwiek potraficie, albo nie potraficie, a macie ochotę, to czekam na wszystkie kartki, popierdółki, artefakty, dziwadełka związane z tematyką kanału magiczną, po prostu, czyli może być to piękny supełek z listkiem, ponieważ właśnie tak. Czekam na wszystkie takie wytwory rąk Waszych w każdej postaci, magiczno-jednorożcowo-tęczowo, ezoterycznej. I spośród nadesłanych podczas wakacji popierdółek, czy to będzie kamień z runą, ponieważ akurat byliście na Madagaskarze i tam był ten jeden kamień na tą jedną runę. Tak? Czyli czekam na tego wszystkiego typu rzeczy. 98-100 Łask, ulica m.c.skłodowskiej 4/14, Joanna Wiśniewska. I wszyscy, którzy aktywują się magicznie, wezmą udział w losowaniu nagrody. Myślę, że będzie to znowu 3-4 nagrody typu, czy jakiś link do jakiegoś webinaru, czy jakiś pudełek, który sklecimy tutaj sklepowo, albo jeszcze coś fajnego uda nam się przy naszych wycieczkowych rzeczach zakupić. Także myślę, że prawda, że będzie warto i konkurs ma miejsce przez całe wakacje. Myślę, że w połowie września będzie jego rozwiązanie. Tutaj mamy pytanie, czy będzie układ premium na Sabbat Lamas. Zobaczę, czy mam coś spisane, jak nie, to podumamy. W Lamasie chyba nawet coś miałam spisane. Więc układ premium istnieje. Ja myślę, że jak już jest po sabacie lita, to do następnego sabatu można pytać.
Dobrze. Nie wzięłam, żeby wam pokazać, ale mam, chciałam się pochwalić, bo kawa z wróżką jest po to, żeby również się chwalić. Mam mnóstwo fajnych, nowych, magicznych rzeczy do użytku i mam na przykład kamienie wiedźmy, czyli kamienie z dziurą, dostarczone wprost z Danii. Mam pioruny zaklęte w kamień, mam fallusy kamienne, tak żeby magię miłosną również na kamieniach działać, ale tą nienaruszającą wolnej woli, od razu mówię. Posiadam właśnie dużo kamieni z dziurą i moje czynienia magiczne będą kamieniste również, jak i dostałam skórę węża, gdzie będę robiła różnego rodzaju dziwne rzeczy, które zobaczymy, może coś z tego również pojawi się na sklepie ze skórą węża. Właśnie takie zdobyczne rzeczy magiczne. Krabów to mam sporo, także tutaj faktycznie można odcinać pewne rzeczy. Pamiętajcie, że różne rzeczy są dodawane do tych naszych ziół, do tych naszych soli. Także takie popierdółki magiczne również się... ale nie wzięłam, żeby wam pokazać, bo jakbym to nadawała z domu, nie z biura, to bym miała do pokazania, ale zostawiłam w domu. A czemu nadaję z biura? Bo mam radę pedagogiczną o 12 i po prostu muszę jeszcze wyrobić się z telefonami, dojechać na radę i stąd jest po prostu bliżej, to na pewno. No i przede wszystkim chciałam ogłosić nową nowość. 18 lipca w sobotę o godzinie 12 będzie miał miejsce webinar Klątwy Uroki. Na czym to polega? Myślę, że pół godziny do góra godziny, troszeczkę informacji o klątwach, urokach, jak to wygląda, jakie są znaki charakterystyczne, jak sobie to zdiagnozować na przykład, ale przede wszystkim będzie to rytuał odcinający od klątw i uroków. Cena w przedpisach i w tym pierwszym działaniu naszym, czyli w lipcowym 18 lipca o godzinie 12 jest 50 zł. Bo potem będzie na sklepie oczywiście dostępny, każdy będzie mógł zrobić sobie samemu, dostanie link do rytuału. Niemniej wtedy będzie już kosztował 100 zł. Także jeżeli, ja to nazwałam klątwą uroki, ale jeżeli czujecie, że macie pod górę, są jakieś energie, coś się dzieje, chcecie zrobić rytuał oczyszczający, który jest specjalnie napisany na ten webinar, już jest napisany, dlatego ogłaszam, już mam notatki, które chcę wam powiedzieć, dlatego ogłaszam, to możecie się zapisywać. Teraz zapisy są na maila rytualezotarot, tak? Na głównego, dobra, wróć, zapisy są na maila ezotarot@gmail.com, w tytule wpisujecie webinar Klątwy Uroki. I w momencie, kiedy napiszecie zgłoszenie, dostaniecie maila z danymi do wpłaty i kiedy się odbędzie i potem na tego maila wysyłamy link. Także mam nadzieję, że się zgromadzimy. Rytuał jest dosyć fajny. U mnie nigdy nie ma wszystkiego tak, żeby to trwało 2 godziny, bo nie będziemy kombinować i udawać, że im więcej wydzwonimy, tym więcej ściągniemy. Są słowa odpowiednie, jest to napisane specjalnie pod ten webinar. Na początku dostaniecie drobną dawkę wiedzy, którą i tak jest przekazana, ale będzie zebrana w kupę a propos klątw, uroków i energetyki generalnie, także będziemy mogli sobie porozmawiać, popisać. To wszystko będzie na streamie tutaj z biura. Zrobimy rytuał i takie mocne oczyszczenie. I tak jak mówię, na początku, czy będzie info na szkole? Będzie info na szkole. Natomiast na początku to jest 50 zł, a potem po prostu na sklepie jako link do webinaru będzie kosztowało 100 zł, więc warto w przedbiegach i w przedpisach się zapisać na pierwszy rzut, że tak powiem, z tego względu, że jest po prostu taniej. Będzie to dostępne cały czas. Jeżeli na przykład nie macie w danym momencie finansów, jakieś tam, napiszcie. Napiszcie, że potem, że po wypłacie, przed wypłatą, po wyjeździe, przed wyjazdem, to nie ma rzeczy niemożliwych, tylko my musimy pewne rzeczy po prostu wiedzieć, zanotować. O, dokładnie tak, także na to was zapraszam. Czyli trochę nowości wreszcie jest. Jest to prawda przerwa wakacyjna, ale pomyślałam sobie, o tam jeden webinar wiosny nie czyni. To sobie zobaczymy, a i tak na nim pracowałam sporo czasu,
Czyli się przegryzł, czyli się przegryzł, więc niech będzie. Czyli tak, sól miłosna dostępna już na sklepie tu i teraz. Pudełkowy lamas zostało 7 sztuk. Warto się zapisać, myślę, że... Żeby później nie było, bo my nie będziemy robić dodatkowych, że potem, że zapomniałam, że cokolwiek. Słuchajcie tych ogłoszeń. Konkurs wakacyjny na drobiazgi magiczne w postaci kartki z jednorożcem, tęczą albo pentagramem, albo inne ten. Po prostu, żeby było wesoło na tym kanale. Potem oczywiście zrobię film z tym wszystkim, co przyszło i w ogóle będzie fajnie. Znowu będę miała pudło pod tytułem Czeka 2 miesiące na różne rzeczy i będę pokazywała, więc fajnie. Webinar Klątwy Uroki. 18 zapisujecie się na Ezotarot, koszt 50 zł. No, to tyle z tych takich ogłoszeń. Oprócz tego oczywiście cały czas zapisujemy się na pełnię lipcową, która jest za tydzień w niedzielę, 5 o 21. Ja mam akurat chrzciny, ale chrzciny są o 10.30, obiad o 12, więc przypuszczam, że do 21 dotelepię się do domu. Jak mnie tam nie spodziewiera w tym kościele, chyba sobie ławkę muszę jakąś... Przeżyję to jakoś. Przeżyję, zawsze przeżywam. To są takie rzeczy, które są tradycją i nie trzeba się łamać, że trzeba do tego kościoła nudnego wejść. Trudno. Idziemy ku tradycji rodzinności, więzi podtrzymujemy, jesteśmy cool. Nie walczymy z wiatrakami. Także tak, i będzie o 21, więc możecie się zapisywać tutaj na rytual ezotarot@gmail.com. 22 zł. Taki rytuał wspólny działany. Ostatnio było bardzo mało ludzi, co mnie zdziwiło, dlatego że akurat mieliśmy litę. Chociaż może z drugiej strony, że wakacje, że wydatki, to ja to nawet rozumiem, ale ta lita, nie? Mnie zdziwiło, że razem z litą ten nów, a tu tak mało osób. Ale to tak. No i oczywiście zapraszam o 21 w niedzielę na błogosławieństwo tygodnia w tym tygodniu za darmożkę. Urszula się pyta, czy będzie kawa z wróżką na YouTubie. Otóż nagrywam stream. Nie będzie mnie widać, bo mam kamerę na karty. Nagrywam stream i postaram się go wpuścić, także powinna być kawa z wróżką na YouTubie, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, słuchajcie, to tyle z ogłoszeń wiedźm ofiarnych. Buziaki dla Was. Miłego tygodnia Wam życzę. Pamiętajcie, że z jaką energią wchodzimy, czy w miejsce, czy w tydzień, czy w rok, czy w pracę, czy w dom, z taką energią się kontynuuje, jak i poniedziałek, taki cały tydzień, także niech będzie po prostu i się dzieje. Mariolucha mówi, że za późno tu wlazła. Na YouTubie Joanna Wiśniewska Wróżka kanał, powinnam dać radę tego streama jak gdyby wrzucić, więc myślę, że będzie można powtórzyć wszelkie ogłoszenia i energetykę. Buziaki dla Was, miłego tygodnia Wam życzę, dzięki Wam za bycie, uczestniczenie i obecność. Pamiętajcie, by swoim znajomym mówić, że takie wariactwa również się dzieją na Instagramie. Dawajcie linki dalej, jeżeli uważacie, że jakieś filmy są godne. A jeszcze a propos filmów, przyporządkowania Lity są już na kanale. Jeszcze będzie rytuał na dobrobyt Lity, Boże, Lamas, 2 na L. Lamas, bo jesteśmy przed tym świętem, każdy może z tego zrobić, także sprawdzajcie kanał, na razie mam nagrane 2 filmy a propos Lamas, tak byście sami też mogli czynić. Buziaki dla Was, do zobaczenia, żegnam teraz, może pożegnam, słuchajcie, YouTube'a, taka będę.